Arkadiusz Misztal, wójt gminy Słowatycze. Panie Arku, gratuluję. To jest pierwsza tego typu taka duża scena, którą widzę w powiecie bialskim na imprezach, także gratuluję. Na imprezach takich mniejszych, bo na większych to widać te duże sceny. Ale to jest mniejsza czy większa w końcu? Nie, no to jest mała impreza. A to gratuluję, no to tym bardziej. Mała impreza, większa trochę scena. Jesteśmy dzisiaj na pikniku rodzinnym z okazji takiej połączonej Dnia Matki i Dnia Dziecka. Także dzisiaj jest moc atrakcji dla dzieci, również dla rodziców. Kilka dmuchańców. Za chwilę rozpocznie się program, wystąpią nasze przedszkolaki w programie dla mam. Później wystąpią finaliści powiatowego przeglądu słowików. Następnie nadbużańskie nasze słowiki. Później będzie kabaret, winda w bardzo fajnym programie. Tutaj nasz lokalny ze Słowatycz też. Już słynny. A później, tak, już słynny. A później zobaczymy występ pani Eli Gruszkowskiej. I na koniec będzie już zabawa dla dorosłych z zespołem. To co, panie wójcie? Zapraszamy na dmuchańce. Idziemy razem. Tak? Na dmuchańce. Na dmuchańce. Idziemy. Dziękuję. Na zamek? Na zamek idziemy. Dzień dobry, witam państwa serdecznie na pikniku rodzinnym zorganizowanym z okazji Dnia Matki, który był 26 i zbliżającego się Dnia Dziecka. Przed nami moc atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Za chwilę w programie wystąpią przedszkolaki w programie dla swoich mam z naszego przedszkola samorządowego w Słowatyczach. Co nam jutro da, jest raz.